Święty Jan Paweł II, świadek miłości Boga w człowieku i człowieka w Bogu, siostry służebniczki zapraszają na wieczornicę, rozmowy na ważne tematy społeczne. Do dyskusji wprowadzi ksiądz doktor habilitowany Ireneusz Stolarczyk. Zapraszamy na kolejne majowe spotkanie w naszym domu 18 maja. W wyjątkowym dniu, bo przeżywamy wtedy urodziny Jana Pawła II, więc skoro wtedy wypadają i zawsze, mimo że już jest świętym, to przeżywamy ten dzień jako dzień wdzięczności i radości, to chcemy porozmawiać o Janie Pawle. Właśnie podczas kolejnej wieczornicy tematem przewodnim będzie Jan Paweł II. Jego miłość do Boga i miłość do człowieka. Będziemy też odkrywać w kontekście tego, co my zawdzięczamy Janowi Pawłowi II, w kontekście też błogosławionego Edmunda, którego on beatyfikował. Więc na to spotkanie majowe serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy chcą powspominać, porozmawiać i na nowo odkrywać przesłanie Jana Pawła o miłości do człowieka i do Boga. Spotkanie rozpocznie się koncertem uczniów i nauczycieli Państwowej Szkoły Muzycznej w Dębicy. Jest to wyjątkowe, też można powiedzieć, wydarzenie w ramach wieczornicy, że jesteśmy świadkami za każdym razem ogromnego zaangażowania uczniów, nauczycieli, małych dzieci, starszych, takie wielopokoleniowe spotkanie, bo na naszym spotkaniu i są i młodsi, i starsi, więc tym bardziej się cieszymy. Następnie będzie wprowadzenie do rozmowy o Janie Pawle. Poprowadzi ksiądz kapelan, doktor habilitowany Ireneusz Stolarczyk, który można powiedzieć jest znawcą Jana Pawła. Wykłada katolicką naukę społeczną, jest przygotowany od strony nauczania Jana Pawła, więc warto i ciekawie na pewno nas wprowadzi w tą rozmowę, a potem czas rozmów świadectw i bardzo, bardzo serdecznie wszystkich mieszkańców Dębicy i okolicy na to wydarzenie do domu służebniczek zapraszamy. Siostry służebniczki zapraszają na spotkanie w środę 18 maja o godzinie 19, jak zawsze w Domu Generalnym przy ulicy Bojanowskiego w Dębicy.